W sposób nieuprawniony, nadużywając swoich uprawnień, użył gazu w sytuacji, kiedy wcale nie był zagrożony. Ja rozumiem, że policja musi się bronić i mundur policji musi być chroniony, ale nie może służyć do atakowania obywateli, którzy wyrażają nawet jeżeli poglądy, nawet jeżeli one się policji nie podobają. To są inne instrumenty niż używanie gazu do pryskania prosto po oczach obywatelowi. I chcemy w tej sprawie podejmować działania, bo uważamy, że obywatele muszą być chronieni przez policję, a nie atakowani. A tutaj mamy sytuację, w której policjant bezpośrednio zaatakował obywatela polskiego i to jest rzecz niedopuszczalna. I to, że ministrowie tego rządu bronią tej sprawy, zamiast potępić to karygodne zachowanie, jest rzeczą niedopuszczalną i dla nas wręcz wstrząsającą, dlatego podejmiemy działania parlamentarne, o których powie pan poseł Szymański. Szanowni Państwo, w trybie 152 artykułu zwracamy się do pana przewodniczącego Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne zwołanie posiedzenia komisji, na którym to posiedzeniu będziemy domagać się, żądać będziemy wyjaśnień od pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Mariusza Kamińskiego, od komendanta głównego policji, pana Szymczyka, ale także od komendanta wojewódzkiego Komendy Policji w Bydgoszczy na temat działań policji absolutnie nieuprawnionych, które miały miejsce, jak państwo doskonale wiecie, w miniony weekend, w niedzielę w Inowrocławiu. W ten ostatni weekend lider partii, prezes Kaczyński, rozpoczął Tour de Pologne, zaczął odwiedzać miejsca, rozpoczął od województwa kujawsko-pomorskiego, od Inowrocławia, Grudziądza. No i w ślad za nim oczywiście ruszyły szwadrony policji. Sytuacja w Inowrocławiu była bezprecedensowa, ponieważ policja w sposób zupełnie jakiś dziwny zajęła plac. Plac przed miejscem publicznym, parking, który był powszechnie obiektem użyteczności publicznej, nie informując właściciela tego miejsca, nie informując pana prezydenta i zajęła, zarzucając go wieloma siłami policyjnymi, dokładnie przygotowanymi do pacyfikacji ewentualnych protestów. Wyobraźcie sobie państwo, że my posłowie, jadąc na spotkanie z obywatelami, z naszymi wyborcami, mamy ze sobą takie eskorty policji, bo wszak nie pojechał tam wicepremier, tylko pojechał po prostu pan poseł. Sytuacja również była bezprecedensowa, ponieważ ta cała akcja policji odbyła się już po opuszczeniu tego placu przez pana Kaczyńskiego. I byliśmy świadkami porażających scen, kiedy to wy, dobrze przygotowani policjanci z zamaskowanymi twarzami, oczami, podjęli próbę interwencji w stosunku do obywateli, tylko ta interwencja była niewspółmierna co do zachowania. Była absolutnie wykraczająca poza jakby obronę konieczną, deeskalowała konflikt zamiast go jakby uciszać, dlatego też absolutnie żądamy wyjaśnień. Dlaczego tak się stało? Dlaczego policja była na tym miejscu? Dlaczego policja nie poinformowała prezydenta Inowrocławia o tym, że ten teren będzie zajęty? Pozbawiła oczywiście również osoby niepełnosprawne możliwości korzystania z parkingu oraz placu zabaw, który również w tym miejscu się znajduje. Byliśmy świadkami nie tylko w Inowrocławiu takich wydarzeń, ponieważ wiem, że i w Grudziądzu, przy teatrze, gdzie wcześniej Jarosław Kaczyński spotkał się, i tu oczywiście państwo również musicie to dowiedzieć, się tego dowiedzieć, że spotkał się wyłącznie ze swoimi sympatykami. Mnóstwo osób, które chciały wejść do środka, zarówno w Grudziądzu, jak i w Inowrocławiu, nie zostało wpuszczonych na to spotkanie. Chcieli zadać proste pytania. To byli przedsiębiorcy, to byli ludzie związani z samorządem. Chcieli zadać proste pytania prezesowi partii, który de facto rządzi Polską. Niestety takiej możliwości nie było i to wzbudziło frustrację u tych osób, które tam się nie mogły dostać. No ale działanie policji absolutnie nieuprawnione. Jeżeli policja tak sobie radzi z pokojowo protestującymi osobami, używając od razu środków przymusu bezpośredniego, rozpylając gaz pieprzowy, jest to absolutnie skandaliczne. Dlatego będziemy żądali od pana ministra, od panów komendantów, dlaczego tak się stało, w jakim kierunku policja powinna być szkolona. Cały czas trwają przepisy pandemiczne, które do minimum skracają, szanowni państwo, szkolenie policjantów. Musimy wrócić do pewnego standardu. Obywatele nie mogą się bać policji. Policja musi służyć obywatelom i to jest dla nas najważniejsze. Czy nie obawiają się panowie, że odpowiedź jest już znana? Minister spraw wewnętrznych powiedział, że tam do żadnego przekroczenia uprawnień nie doszło. I niestety tu jest problem, ponieważ policja czuje wsparcie władzy,
i posuwa się o krok dalej. Pragnę przypomnieć Państwu zachowania ze strajku kobiet. Tam byliśmy świadkami takich samych sytuacji. Jeżeli policjanci mają pełne wsparcie, pełne zabezpieczenie nadzorującego ich ministra, nie będzie prowadzone rzetelnie, bezstronne postępowanie, to do takich sytuacji niestety będzie dochodziło coraz częściej. Ale policja musi stać na straży bezpieczeństwa zdrowia obywateli. Rozumiem, że jednoosobowo decyduje szef komisji, tak? Czy zwołuje taką... To jest obowiązek przewodniczącego. Na wniosek grupy posłów musi zwołać. Nie ma tutaj pola do w ciągu 30 dni powinien zwołać, znaczy musi zwołać to posiedzenie. Uważamy, że na tym posiedzeniu powinni być też przedstawiciele samorządu Inowrocławia, no tak, żeby móc tę sprawę wyjaśnić. To jest brutalizacja policji, jest niestety, dzieje się za przyzwoleniem ministerstwa i rządzących. I to jest dla nas wielkie nieszczęście, bo rujnuje się wizerunek policji, który był budowany przez ostatnie 30 lat jako służby wspierającej obywateli, a dzisiaj mamy służbę atakującą obywateli. I proszę jeszcze zwrócić uwagę, szanowni państwo, na jeden bardzo ważny aspekt. Jak państwo przeglądaliście ten materiał, który został nagrany bezpośrednio z tego wydarzenia, praktycznie wszyscy policjanci byli, nie mieli zakrytych twarzy, tylko ten jeden człowiek z tym paralizatorem gazu był całkowicie zamaskowany. Także z góry wiadomo, że ten człowiek tego paralizatora gazu, tego miotacza gazu użyje i że będzie ta sytuacja eskalowała, a wręcz przeciwnie, która powinna jakby wyhamować nastroje. Wszak to się wszystko zadziało się 5 minut po opuszczeniu tego miejsca przez prezesa Kaczyńskiego. Także to było zupełnie niepotrzebne. Dziękuję bardzo. Państwu.